Na jednym z poprzednich filmów próbowałem uruchomić samochód z rozładowanym akumulatorem, niewiele rozładowanym, ale jednak, przy użyciu takiego urządzenia rozruchowego, jak widzimy na ekranie. Wtedy efekt jego użycia był mierny, znaczy żaden, nic to nie dało. Nie wiedziałem wtedy, czy jest to kwestia urządzenia, czy zacisków tutaj krokodylków, które mają bardzo agresywne te zęby, ale powoduje to, że docisk do twardego metalu, no one się nie wgryzą w coś twardszego niż ołów. Więc klemy niestety nie zapewniły tutaj dobrego kontaktu, no ale nadal w komentarzach były pytania, czy źle uruchomiłem to urządzenie, czy był zły kontakt, czy może urządzenie jest niesprawne, bo powinno zadziałać, a nie zadziałało. Zestawiłem więc taki obwód testowy, który składa się z zasilacza laboratoryjnego, który będzie udawał akumulator. Jump starter wymaga jakiegoś wstępnego napięcia. On sam nie powinien pracować bez akumulatora. Zasilacz laboratoryjny będzie jakby tylko inicjował napięcie. I wydajność prądowa tego zasilacza, to jest ograniczenie prądowe, jest ustawiona na 1 amper, później nawet zmniejszy na 0,5 ampera, ale to nie ma znaczenia, ponieważ amperomierz, który widzimy w lewym dolnym rogu, nie jest wpięty w obwód z tym zasilaczem. Poza tym oczekujemy tutaj dziesiątków, setek amper, a 1 amper w tym momencie no nie ma znaczenia. Co ciekawe, jump starter startuje już od 10 V, czyli jeżeli w instalacji będzie akumulator rozładowany solidnie, będzie tylko 10 V, to powinien podać swoje napięcie, ale tak jak teraz widzimy, kiedy napięcie z jump startera jest podane i wzrosło z tych 10 V do 12,2, no to pierwsza uwaga, że no, mamy potwierdzenie, że jump starter, jego akumulator podłączył się do obwodu, jest. Jakby działa, jest uzbrojony, czeka tutaj na przekręcenie kluczyka. No i proszę bardzo, 83 ampery. Bardzo krótko zrobiłem pierwszy test, ponieważ zaskoczyło mnie, że podał ładne natężenie prądu, konkretne. To, co zmierzyłem w samochodzie, było dużo mniejsze. Nadal będę zwracał uwagę na to, że prawdopodobnie styk krokodylków był tam nieduży, ale napięcie 12,2 V, no, to nie jest dużo. Spodziewałem się, że będzie tutaj napięcie większe, że jump starter poda 14 V, 14 z kawałkiem do 15. Jeżeli na przykład chciałbym podładować akumulator za pomocą tego jump starteru, to jest za mała różnica napięć, aby miało to jakiś efekt. Więc natężenie prądu to urządzenie podało bardzo konkretne, ale napięcie stosunkowo niewielkie. I może się okazać, że to będzie problem, ale mierzymy dalej. Natomiast co do samego natężenia. W samochodach, w których mierzyłem, tak jak na przykład Audi, Renault, Dodge, w czym jeszcze w Oplu, to natężenie pobierane przez rusznik było rzędu 300 amperów. Ale kolega wykonał test, gdzie nagrał film z tego i użył dobrego przyrządu pomiarowego, gdzie natężenie, które zmierzył pobieranego prądu przez rozrusznik, wynosiło około 1000 amperów. Może tam 800, może 900, no ale nie 300. Nie 250, nie 300, tylko prawie 1000. Więc teraz pytanie, na ile taki jump starter realnie jest w stanie pomóc, jeżeli nie jesteśmy w stanie podłączyć go tak, aby na przykład przez 10 minut ładował dużym prądem rzędu 10-20 amperów akumulator, żeby go troszkę rozgrzać, pobudzić i troszkę podładować, żeby nam pomógł tutaj przy uruchomieniu samochodu, bo on powinien być głównym źródłem natężenia prądu. No to tego nie zrobimy tym urządzeniem, pewnie żadnym innym. Za mała różnica napięć, bo podejrzewam, że to wynika bezpośrednio z budowy tutaj pakietów akumulatorów, napięć ich połączeń cel. Więc to odpada. Samo natężenie prądu rzędu 80 amper, no okej, okay, no ale przy 300 amperach, no to już jest coś, ale przy na przykład 800 to może być za mało. I teraz po wielu próbach, które dokonałem wcześniej, tam film przyspieszyłem dwukrotnie, część filmu tutaj przyspieszyłem dwukrotnie, żeby nie zanudzić za bardzo, to mamy taką sytuację. 89% akumulatora. Akumulator rozładowuje się w jump starterze powoli, bardzo powoli, bo tych prób było dużo, więc myślałem, że dużo szybciej to zejdzie. Kolejna próba uruchomienia, tym razem dłuższa. Dołożyłem wentylator do sztucznego obciążenia. Sztuczne obciążenie jest o możliwościach poboru prądu 100 amperów, więc 100 amperów razy tamte 12 V to wyjdzie niecały kilowat. I jakie napięcie teraz uzyskamy w momencie, kiedy uruchomię sztuczne obciążenie? Oczywiście musiałem uzbroić urządzenie rozruchowe i zobaczmy. Czyli no, próbujemy jeden raz, drugi raz.
silnik nie zawsze zapali od pierwszego obrotu. No i napięcie nam spada do 10 V. Może się okazać, że przy takim napięciu, tak niskim napięciu, jeżeli mamy akumulator poważnie rozładowany, to systemy elektroniczne, jak i zabezpieczenia w samochodzie, komputer po prostu nie wystartują, bo napięcie będzie za niskie i samochodu nam nie odpalą. Więc moje wnioski z tego testu syntetycznego. Jump starter ten mój jest sprawny. Potrafi podać konkretny prąd 80 amperów, to jest przyzwoicie. Nie będzie w stanie doładować akumulatora, czyli to, co robimy przy podłączeniu na przykład kabli pomiędzy samochodami, jak chcemy użyczyć prądu, kiedy uruchamiamy sobie te samochody, te połączenie na 10 minut, żeby ten akumulator rozładowany troszkę podładować, albo nawet i na 15 minut, no to tutaj tego nie zrobimy. Samo natężenie prądu może się okazać, że dla niektórych marek będzie wystarczające i pomocne, a dla niektórych marek samochodów z niektórymi rozrusznikami niestety nie. Kolega, który zmierzył takie duże natężenie prądu, to chyba było coś ze stajni Volkswagena. Myślę, że muszę wykonać jeszcze jeden test. Muszę rozładować akumulator w samochodzie i sprawdzić to jeszcze raz w realnych warunkach, zwracając baczną uwagę na krokodylki i ich zamocowanie w samochodzie, chociaż nie wiem, jak to pewnie zrobić. W każdym samochodzie będziemy mieli klemy, w które te krokodylki się nie wgryzą. Ich zęby nie zapewniają odpowiedniego pola styku. To może być realny problem. Spróbuję coś z tym zrobić, ale to materiał na inny film. Po wielu próbach rozładowanie akumulatora jest niewielkie. No to plus dla tego urządzenia.